Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj jesteśmy z Mateuszem. Cześć Mateusz. Cześć Krzysiek. Mateusz się dzisiaj zgodził przyjechać z nami i pokazać nam trochę trików, jak łowić z dystansu. Powiemy sobie, co robić, gdy mamy łowiska głębokie. Mówię tutaj o łowiskach 5 metrów plus. Powiemy sobie o zanęcie, powiemy sobie troszkę o sprzęcie, o technice rzutu i na koniec kilka takich tipów od nas, że tak powiem, takie bonusowe, gdzie pewnie jeszcze ich nie słyszeliście w innych filmikach, ale my Wam je sprzedamy. Mateusz, powiedz nam troszkę o łowisku, może przybliż nam, gdzie jesteśmy dokładnie, jakie rybki tutaj się znajdują. Więc jesteśmy na stawach monowskich. Oddalone są one około 8 km od Oświęcimia, przy drodze krajowej 44. Gospodarzem łowiska jest Towarzystwo Wędkarskie Stawy Monowskie. I tutaj chciałem od razu podziękować gospodarzom za umożliwienie wędkowania i nagrania filmiku. Mamy nadzieję, że uda nam się złapać fajne rybki i je Wam pokazać. Łowisko ma około 16 hektarów. Jest to czynna żwirownia, na której odbywa się wydobycie. Woda jest bardzo czysta i krystaliczna. Łowisko jest głębokie. Średnia głębokość to jest około 8 metrów. Więc co? Mamy już październik, poszukamy ryby daleko od brzegu, pokażemy rzuty na 100 metrów, więc cóż, no zapraszamy do oglądania i jedziemy z tym. Dokładnie. Ja tylko jeszcze może tak powiem dla tych, co się pewnie dziwią, październik i taka pogoda. Można powiedzieć, że jest to ostatni dzień w tym roku, gdzie mamy pogodę w rzędach temperatury 20 stopni, co nas niezwykle cieszy. Zmierzymy sobie temperaturę wody mniej więcej, żeby mniej więcej wiedzieć już na jakie mieszanki się ustawić. Z tego co wiem, Mateusz będzie łowił na mieszanki z mączką rybną. Tak. Ja ustawię się na mieszanki bez mączek rybnych. I zobaczymy, czy przy takiej temperaturze wody, jaką zaraz zmierzymy, jaka mieszanka będzie się najlepiej sprawdzała. Ja tu jeszcze tylko przypomnę, tak jak rozmawiałem wcześniej z Mateuszem, że no, metoda łowienia na dystans to przede wszystkim detale, detale, detale i jeszcze raz detale. Tak, tutaj wszystko musi się zgadzać, zestaw musi być dobrze zrobiony, technika rzutu musi być dobrze wykonana, bo jakby nie było, to każdy błąd łowienia na dystansie kosztuje nas kilka metrów rzutu, tak? Także myślę, że Mateusz nam dzisiaj przybliży dokładnie, jak rzucać, jak celować i jak tą wędką operować podczas rzucania. Dobra, to nie będziemy dalej przedłużać. Zabieramy się najpierw za zrobienie zanęty. Kilka słów na zanęty, potem, tak jak mówiłem, o samym zestawie, o sprzęcie, technika rzutu, no i na koniec fajne tipy dla Was do spróbowania nad Waszą wodą. Jeszcze tylko jedna rzecz na koniec. Nie ma tutaj czegoś, że mówimy, że coś jest źle, czy coś jest dobrze. Jest to tylko i wyłącznie nasze przekonanie. I wiem, że na pewno pojawi się wiele hejtu, wiele komentarzy, także nie mówimy, że coś jest na pewno dobre, czy złe, tak? Nie jesteśmy najlepsi, po prostu pokażemy to, co umiemy. Może Wam się to przyda. A może nie. A może nie. Ocenicie i zobaczycie. Zostawimy to do Waszej samooceny, że tak powiem. Dobra, Mateusz, no to co? No to bierzemy się za mieszanki i jedziemy z koksem, tak? Dobra, to działamy. Okay, świetnie. Dobra, to teraz na temat mieszanek, jak wspominaliśmy na początku filmu. Ja może tylko wspomnę tak, w takich zimniejszych okresach roku, co ja robię z mieszanką. Generalnie mieszanki robię sam. Staram się, gdy temperatura wody spada poniżej 14 stopni, zamieniać mączkę rybną na beard food, czyli na nasiona używane do karmienia ptaków.
z takiej racji, że mieszanka z mączką rybną, mączka rybna jest generalnie ciężkostrawna dla ryb, tak? Co w okresach zimowych nie jest zbytnio pożądane przez ryby i ryby za bardzo tego nie chcą. Dlatego używa się bardziej mieszanek na bazie ziaren z takiej i różnych mączek pochodzenia spożywczego, z takiej racji, że po prostu są łatwo przyswajalne. Jest jedna mączka predigested, która jest mączką, że tak powiem, w 90% strawioną już. Jest to jedyna mączka, która jest łatwo przyswajalna na rynku, także ewentualnie, jeżeli ktoś się uprze na stosowanie mączek w zimnych porach roku, to naprawdę polecam mączkę predigested. Jak sama nazwa mówi po angielsku, jest to mączka już przetrawiona. Mieszanka moja, jak mówiłem, jest to mieszanka skomponowana wyłącznie przeze mnie. Jest tu śruta kukurydziana, są tu nasiona różnego rodzaju, konopia, żeby to lepiej pracowało. I tak jak mówię, mieszanka bez mączek rybnych. Mieszanka, którą stosuje Mateusz, jest to mieszanka na bazie mączek rybnych marki Sonubites. Może zostawimy tutaj taką, że tak powiem, pytajnik, jaka dokładnie jest to zanęta, natomiast jest to zanęta firmy Sonubites. Taki mały trik, łowiąc na wodach głębokich, jak tutaj mamy dzisiaj, przede wszystkim ważne jest to, żeby ta mieszanka była dobrze doklejona, ponieważ kiedy towar i podajnik nam opada do wody, nie chcemy, aby ten towar się odlepiał od naszego podajnika. Do tego używam takiego składnika firmy Sonubites, Ground Bait and Pellet Binder. Jest to tak zwany wiązacz do zanęt. Bardzo go polecam. Jest to również mieszanka jakichś ziaren pewnie, jakichś produktów piekarniczych, pewnie na bazie jakiegoś biszkoptu. Jest to używane po prostu do doklejenia towaru. Wiem, że niektórzy mówią, że można użyć płatków owsianych, co również bardzo klei zanętę, lecz z płatkami trzeba niezmiernie uważać, ponieważ wydaje mi się, że są najbardziej klejące w tej chwili na rynku. No nie mówię tutaj już o melasie, tak, która holendernie klei mieszankę. Natomiast w formie sypkiej na pewno mielone płatki to będzie taki, no, jeden z takich najbardziej wiążących komponentów. To tyle na temat mieszanek. Przejdziemy sobie teraz do Mateusza. Mateusz nam powie troszeczkę o zestawie, jakie podajniki stosuje, przypony i jak ma zbudowany zestaw. Świetnie. Więc chciałem Wam powiedzieć kilka słów na temat sprzętu, jakiego używamy do łowienia dystansowego. Więc tak, zaczynamy od kołowrotka. Kołowrotki stosowane są duże, z dużą szpulą i dużym nawojem, żeby ten zestaw z dalekiej odległości w miarę szybko i sprawnie zwijać. Żyłka. Żyłka tak naprawdę jest to żyłka cieńsza. Mniej więcej o średnicy 0,18-0,20 mm. Do żyłki głównej, tej cieńszej, dowiązujemy przypon strzałowy. Ja stosuję przypony strzałowe o średnicy 0,3 mm. Dostępnych jest wiele tych przyponów. Można stosować dedykowane przypony, bądź nawet żyłki karpiowe. Tutaj nie ma jakichś ograniczeń. Wędka. Wędki o dużej gramaturze wyrzutowej. Od 120 gram w górę, tak naprawdę. No ja korzystam z wędki 180-gramowej. Co charakteryzuje takie wędki? No, mają duże przelotki, oddalone są od kołowrotka o znaczną odległość. Wędki posiadają też długi dolnik, który pozwala nam dobrze załadować tą wędkę. I szerokie przelotki, włącznie z przelotką szczytową, przez którą przechodzi węzeł tej strzałóweczki. I dalej mamy koszyczki. Koszyczki, jakie stosujemy? No są to koszyczki też cięższe, to nie są już 30, to są już 50, 60, czasami nawet i 70 i 80, zależy jakie mamy wędki. W zależności od tego, jaki jest ciężar wyrzutowy tej wędki, musimy tutaj sobie przećwiczyć, potrenować i wiedzieć, czy do danej wędki wystarczy na przykład koszyczek 60-gramowy, żeby ją załadować. Koszyczki te wyposażone są w lotkę, która stabilizuje ją podczas lotu, oraz burty, które zabezpieczają zanętę
która wpada z dużą siłą do wody, żeby od razu nie wypłynęła i nie rozpuściła się tutaj przy styczności z wodą. Więc takie rozwiązania pomagają nam w tym, żeby ta zanęta i przynęta dotarły w całości na dno. Na końcu mamy przypony. Przypony też tutaj już stosujemy z większym haczykiem. No ja tutaj polecam haczyki dziesiątki, niekiedy nawet ósemki. I przypon o grubości minimum 0,22 mm. Więc to nam pozwala na bezpieczne docholowanie ryby do brzegu. No i cieszenie się z sukcesu, jeżeli tą rybę bezpiecznie wyholujemy i będziemy ją mogli obejrzeć w naszych rękach. No to dziękuję. Tyle na temat sprzętu i zestawów, jakie stosujemy. Więc chciałbym powiedzieć kilka słów o technice rzutu. Koszyczek mamy już załadowany, dobrze doklejony. Przynęta jest schowana w środku. Zanęty ujawni się dopiero po częściowym rozpuszczeniu jej. Hamulec dokręcamy na maksa, ponieważ są duże przeciążenia. Podwijamy sobie podajnik pod szczytóweczkę. Nie zostawiamy za dużo miejsca. Ustawienie ręki. Rękę ustawiam za kołowrotkiem, tak żeby żyłka mogła swobodnie opuszczać tutaj szpulę bez najmniejszego oporu. Trzymam ją na końcówce palca. Wędkę daję za siebie, jak najniżej, żeby można było ją załadować. Ustalam sobie kierunek rzutu. I główną ręką, która ładuje wędkę, jest lewa ręka. I pociągam tą rękę do siebie i oddaję rzut. Proszę tutaj zwrócić uwagę na technikę. Myślę, że jeszcze jedna rzecz, którą warto wspomnieć, to grubość szczytówek, tak? Wędkach do dystansowego federa. Na pewno jak kupując takie wędki, nie przestraszcie się, że dostajecie szczytówki rzędu 3, 4, 5 czy nawet 6 uncji. Ja łowiąc podajnikiem 60-70 gramowym używam szczytówek około 4-5 uncji. I naprawdę uważam, iż łowiąc na tak dalekim dystansie, grubość tej szczytówki
musi być odpowiednia do wyrzutu, który, do dystansu, który chcemy uzyskać. Tak? Także taki podajnik, 50, 60, 70 gramowy wręcz wymaga tak grubej szczytówki. A jeżeli chodzi o czułość brań, no powiem Wam z przekonania, że 2 tygodnie temu byłem na łowisku w Libiążu. Rzucałem tam może na około 90 metr ze szczytówką 4-uncjową i łapałem takie wzdręgi i były one, brania były normalnie widoczne na szczytówce, także na pewno jest to jakieś tam w jakimś stopniu ograniczenie widoczności tych brań, ale nie uważam, że jest to aż tak duże, że tych brań po prostu nie widzimy. Także nie bójcie się grubych szczytówek, wydaje mi się, że dobierając szczytówkę pod podajnik i pod wędkę, musimy się kierować po prostu no, dość, że tak powiem, dużą gramaturą, 4, 5 czy nawet 6 uncji. Następną taką rzeczą, którą, że tak powiem, stosuję, jest to podbierak. Podbierak, z którego wszyscy moi znajomi i koledzy się śmieją. Zaraz pokażę, o co chodzi. Podbierak z takimi dużymi, że tak powiem, okami, tak? Jak widzicie, kosztuje to może, nie wiem, 9 zł, 10 na AliExpress czy tam na Allegro. Ma to bardzo duże oczy. A czemu to ma służyć? Służyć to ma temu, że podczas podbierania ryby stawia on bardzo mały opór w wodzie. I mając tą dużą rybę, a chyba każdy wiele razy tak miał i spięła mu się duża ryba pod nogami, manewrowanie podbierakiem jest bardzo ważne. Także na pewno takie duże oczka powodują to, że stawia mniejszy opór w wodzie i po prostu jest nam łatwiej tą rybę podebrać. Następnym takim, że tak powiem, elementem ważnym w łowieniu na dystans w federze jest, sprzedał mi to mój kolega Wojtek Koczy, jest nawijanie żyłki pod sam rant szpuli. Jest to niezwykle ważne podczas rozwijania się żyłki, podczas rzutu, tak? Płynniej się ona rozwija, mniejsze tarcie powoduje szpula, co za czym idzie, osiągamy dalszy dystans. Jednym z tipów, takim, którym zauważyłem, łowiąc na głębokich wodach, jest używanie fluorescencyjnych, czy jakby to nazwać, takich bardzo jaskrawych waftersów. Z uwagi na to, iż jak się pewnie domyślacie, na głębokościach 5-8 metrów przynęta typu washout jest, bym powiedział, moim zdaniem mniej widoczna niż takie bardzo jaskrawe przynęty. Takimi przynętami jest na przykład Maros pomarańcza. To są waftersy 6 i 8 mm, wyglądają w ten sposób. Kolor taki bardzo, bardzo pomarańczowy. Bardzo dobre kulki, których używam. Następne kulki, których używam, są to kulki Solbajca, białe i takie seledynowe. Mam nadzieję, że będzie to widać dobrze w kamerze. I również kuleczki, które bardzo mi się fajnie sprawdzają. Są to kulki również Solbajca o takim kolorze różowym. Z tym, że te kuleczki różowe, że tak powiem, bardziej sprawdzają mi się na słoneczne dni, tak? Kiedy słońce jest bardzo ostre, zauważyłem, że kulki o kolorze właśnie takim pudrowym, różowym dobrze się sprawdzają na głębokich czy też na płytkich skwiertnikach. Aczkolwiek no, zdecydowanie ta głębia powoduje to, że światło tam nie dociera tak intensywnie jak na płytszych zbiornikach i trzeba tej rybie może tak, że tak powiem, pokazać, gdzie znajduje się przynęta. Następnym taką sztuczką, którą ja stosuję, nie wiem, czy to ma znaczenie, czy to nie ma znaczenia, aczkolwiek jest to zaklejanie dziur podajnika. Ja stosuję koszyczki, jak pokazywaliśmy wcześniej, marki Mikado, dystansowe. Jak wcześniej mówił Mateusz, te koszyczki charakteryzują się tym, że mają taką burtę z przodu, co powoduje, że towar się po prostu nie rozpada podczas uderzenia podajnika o wodę. Jedna rzecz, którą tam tuninguję, to są, zaklejam dziurki z dołu, ponieważ uważam, iż podajnik opadający na dno, tam na te 8-10 metrów,
Dziurki te powodują to, że towar jest szybciej wypłukiwany z tego podajnika, a chcemy, żeby ten towar w całości doleciał do dna, dlatego używam kleju najzwyczajniejszego, jakiegoś tam epoksydowego. Wlewam, odczekuję i dziurki są fajnie zaklejone i wtedy mam, że tak powiem, większą pewność, że ten towar jednak dolatuje w całości do dna. No to nasze dzisiejsze wędkowanie dobiegło końca. Mateusz, dziękuję bardzo za dziękuję za również lekcję, za lekcję, że tak powiem, pokory dystansowej. Nie będę tutaj okłamywał, że łowienie na dystans to naprawdę jest dla mnie jak na razie czarna magia i naprawdę myślę, że trzeba oddać setki rzutów, żeby umieć się posługiwać wędkami dystansowymi. Na pewno będę to dalej kontynuował i praktykował, ponieważ jest to, że tak powiem, no element zawodniczy nieunikniony, nie? Także no każdy, wydaje mi się, zawodnik, który gdzieś tam jeździ, ociera się o zawody, musi umieć dobrze łowić na dystans. Ja tego jeszcze nie umiem, uczę się, dlatego mam takich fajnych kolegów jak Mateusz, którzy zdradzają mi kilka tajemnic i technik, jak to robić dobrze. Myślę, że pokazane to zostało dzisiaj w filmiku w sposób relatywnie prosty i zrozumiałe dla każdego. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście, to zapraszamy na zostawienie ich pod filmikiem. Mateusz i będzie w stanie je skomentować. Mateusz, może coś powiesz o dzisiejszym łowieniu? Na którym metrze łowiłeś i jak ci się rybki wkręciły? Więc na tak. Co liczyłeś? Zaczynając od zanęty, to jak mówiłeś wcześniej, ja łowiłem na mączki rybne, ty łowiłeś na tą zanętę bardziej spożywczą. Ja złowiłem 14 ryb, największa to miała około 4 kg, więc może wielkich bonusów dzisiaj nie było, ale ilościowo dosyć się nałapałem. Szczególnie, że holowałem powyżej 100 metra te rybki, więc trochę się wymęczyłem, więc było ok. I cóż, łapałem na 110 metrze. Udawało mi się dorzucać do klipa, więc ta mieszanka celność, była podawana celnie. Była zachowana. Tak. I naprawdę te brania, były momenty, że ta ryba brała co rzut. Po prostu rzucałem branie. Więc tutaj to mi naprawdę dużo pomogło. Co byś doradził dla takiego początkującego, że tak powiem, takiej początkującej osoby, która dopiero zaczyna przygodę z dystansowym łowieniem i na takich zbiornikach bardzo, bardzo głębokich. Gdzie byś po prostu zaczął jako nowicjusz, mając już swoje doświadczenie w tym fachu? Znaczy, doborze kija, czy bardziej byś się skupił na mieszance, czy... Znaczy, ja bym zaczął tutaj od kija. W ogóle zacząłbym od tego, żeby dostosować swój zestaw do dystansowego rzutu, czyli zaopatrzyć się na pewno w podajniki z lotkami i troszeczkę cięższe podajniki, czyli no nie 30-gramowe, tylko od 45, 50, 60-gramowe podajniki. Podejrzewam, że każdy, kto łapie, ma przynajmniej wędkę 3,60 do tam 90 gram wyrzutu, więc taką wędką spokojnie można już sobie próbować rzucić 70, nawet 80 metrów. Radziłbym po prostu zacząć od takiego dystansu wędką, którą posiadacie, z cięższym podajnikiem, z lotką, spróbować, czy po prostu uda wam się rzucić. I później nie zalecam kupowania wędek o najcięższej gramaturze wyrzutu, tylko też to zalecałbym, żeby te wędki miały gdzieś tam 120-140 gram wyrzutu, ponieważ bardzo ciężko jest załadować taką wędkę, no nie mając tak jakby odpowiedniej techniki i takiej odwagi w sobie, żeby po prostu mocno rzucać. Więc zalecam właśnie stosowanie tych wędek troszeczkę miększych. Jeżeli ktoś ma wędkę, którą może wam kolega pożyczyć, pokazać, spróbować sobie rzucić jego wędką, zacznijcie od 3,90, dopiero później weźcie sobie wędkę 4,20 i też zalecam, żeby ta wędka no tutaj nie była o pracy takiej sztywnej, tylko gdzieś tam i bardziej progresywnej, tak? Dokładnie. Progresywna to musi być praca, żeby się ta wędka mogła załadować koszyczkami 60-gramowymi. Po prostu łatwiej jest rzucić, nawet przy użyciu troszeczkę mniejszej siły, ta wędka się załaduje i ten rzut będzie dalszy. I bardziej celny, tak? I bardziej celny. Więc dobra, to bym świetnie. Po prostu polecał. Mateusz, no to co, nie będziemy przedłużać. Ja się dziękuję jeszcze raz za lekcję. Was, kochani, zapraszamy na kolejne filmy. W tym roku nie było ich zbyt wiele z uwagi na to, że często jeździmy po zawodach i po prostu no, nie ma czasu. Będziemy bardzo wdzięczni, jak zostawicie łapkę w górę, bo nam to bardzo pomaga. No i co? I zapraszamy was na kolejne filmy. Myślę, że może w tym roku coś się jeszcze uda nakręcić, a jeżeli nie, to na pewno początek następnego roku będziemy coś chcieli nakręcić takiego zimowego, żeby po prostu pokazać, jak łowić zimą. Mam nadzieję, może że moja mieszanka... Wtedy sanety się tutaj sprawdzą.
Mam nadzieję, że moja mieszanka spożywcza wtedy się sprawdzi. A jeszcze takie może dwa słowa na temat mieszanki, tak? Ja moja mieszanka spożywcza oczywiście nie sprawdziła się tak mocno jak mieszanka Mateusza. Mateusz używał mączek rybnych, jak wcześniej wspominaliśmy, ja typowo spożywcze, ja tylko miałem około 4-5 karpi. I ewidentnie temperatura wody, te 16-17 stopni, to jest jeszcze za ciepło, żeby tą stosować taką już jałową, że tak powiem, zanętę. Wiadomo, jak ta temperatura spadnie już tam poniżej 10 stopni, myślę, że wtedy będę miał większe szanse z Tobą powalczyć. Może dasz mi trochę swoje zanęty wtedy. Dokładnie. Panowie, dziękujemy Panie za oglądanie naszego kanału, za wspieranie nas, śledźcie naszego Facebooka, nasz kanał, no i co. I żegnamy się. Na razie. Pozdrawiamy wszystkich. Cześć.